Siemanko, słodziaku. Otworzymy sobie dzisiaj razem paczuszkę od obserwatorki z Instagrama. Także bardzo proszę teraz na intro, a ja sobie przekąszę w międzyczasie chlebek z kaniami. Tu są dane, więc je zasłaniam, a to jest mój chlebek. I ta paczka jest ogólnie taka. Ona ma 2 kilo. Dobra, trzeba to otworzyć jakoś jedną ręką, bo tą niesprawną. Ponieważ miałam połamaną. Ale jakoś sobie poradzimy. Jakoś w miarę przez miesiąc nauczyłam się funkcjonować jedną ręką. Ale nie polecam. Dobra, będzie to po prostu otwarte jedną stroną, drugą będzie zamknięte. Nieważne. Pierwszą rzeczą jest kubeczek z Hello Kitty. Jest taki, on jest słodki. Matko, ja. I on ma tutaj na łyżeczkę chyba otwór. Nie wiem, ale zrobię sobie dzisiaj w nim herbatkę. Kolejną rzeczą jest taka piżama, ale ona jest na mnie chyba za duża. I ona jest w takie kropeczki. Kolejna rzecz z Hello Kitty. I to jest kosmetyczka. To jest torebka. To widzę, że znowu coś jest z Hello Kitty i to jest jakieś wielkie coś. Nie mam pojęcia, co to jest, ale zaraz zobaczymy. I to jest taki mega super cieplutki, mięciutki kocyk. A tu widzę, że jeszcze pod tym kocykiem schowała się jeszcze jedna, ostatnia malutka paczuszka. I też jest z Hello Kitty. I ostatnią rzeczą były takie zakolanówki. Także dziękuję mega za paczuszkę. Jest mega, mega, mega super i urocza. Dobra, jeszcze się nie żegnamy, bo przyszła mi kolejna paczuszka. I sobie ją zobaczymy. I pierwszą rzeczą to jest taki uroczy pingwinek. To jest jakiś, nie wiem co to jest, jakaś torebeczka, portfel, ale mam pomysł, że go po prostu wypcham watą i będzie takim pluszaczkiem i sobie będzie tak stał. Kolejna rzecz to taki kubeczek z M&M'sów. I w sumie to już ostatnia i to jest jakiś bączek z KFC i zaraz go sobie otworzymy. Kurczę, nie wiem czy dam radę, bo nie mogę ruszać ogólnie tą ręką, jedynie palcami tak o, ale... Jakoś może sobie poradzę. O, dobra. Jest git. Wybieram frytki. Ale to nie wszystko. Pochwalę się, co dostałam od takiej super, 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 mega, super osobki. I pierwszą rzeczą jest taki uroczy, mega, mega, mega uroczy Stitchuś. Ogólnie to Stitch przejmuje te... ten prezent. I on ma chyba albo kaczora Donalda małego, albo tą kaczuszkę z tej bajki, ze Stitcha. Nie mam pojęcia. I w ogóle... O Jezu! Ją się wyciąga. Tylko ona jest taka krzywa. I ma jeszcze tu takie fajne włoski i można mu zrobić loczka. Mam w sumie dwa pluszaki, więc pokażę pluszaki już od razu na raz. I tego pluszaka, jak byłam w Zielonej Górze, to wygrałam w automatach. W sensie, no, na te etykiety takie. Tylko on ma takie jakby wodogłowie. Nie śmiejmy się, on jest troszeczkę niepełnosprawny, ale i tak jest bardzo uroczy. I teraz będą rzeczy wydrukowane w drukarce 3D. I są to takie koteczki. Jeden gdzieś się zapodził. Nie mam pojęcia, gdzie on jest. A ten nie ma ucha. Stracił w pociągu. I tutaj mamy Anię. Ona w ogóle była w kolorze skóry i ją sobie pomalowałam. I w sumie całkiem ładnie to wyszło, to pomalowanie. Z daleka to ona wygląda jak taka prawdziwa figurka. Taka, no wiecie, kupiona, niepomalowana, niewydrukowana. Patrzcie. W ogóle chrupcio lubi tą figurkę Ani, bo jak mu postawiam przy akwarium, to on się na nią patrzy cały czas. Patrz, Ania. No, Ania. I jeszcze mam takie dwie figurki ze Stitchem. Ta jest mojej siostry i tu jest moja.
Ten troszeczkę taki śmieszny ma szyję, taką długą. I to już jest przedostatnia rzecz i jest to doniczka ze Stitchem. A tę uroczą figurkę dostałam od mamy, tylko jeszcze jej nie rozpakowałam, więc sobie ją otworzymy. I wygląda on tak i ma żabeczkę. W ogóle chcę taki tatuaż ze Stitchem i z żabeczką. Tylko jeszcze nie wiem, jak on będzie wyglądał, ale na pewno chcę taki. Okej, więc to już na tyle i się teraz z wami żegnam. Pa!